z tej zalewy. Są, który jest tutaj, który... Teraz, dobrze. Kochani, więc ja będę mógł się z Wami się podzielić kilkoma rzeczami. Myślę, że to będzie dla nas bardzo dobre i wszyscy z tego coś weźmiemy. Nazywam się Artur Cyroński, jestem pastorem kościoła Chwały na Sielsku, koło Warszawy. I jestem ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa, człowiekiem, który spotkał Jezusa w swoim życiu i mam ten przywilej mu służyć. Ja myślę, że w ogóle służenie Bogu jest fundamentalną rzeczą, podstawową rzeczą w życiu człowieka i odrodzonego z Bożego Ducha. Każdy, kto nawrócił się do Jezusa, to jest człowiek, który jakby z automatu jest jakby przeznaczony do tego, żeby Bogu służyć. Nie służyć, że robię coś, jakąś tam rzecz wykonuję, czy coś tam, jakieś działania podejmuję, tylko służenie Bogu polega na tym, że podejmuję decyzję, że będę każdy fragment mojego życia poświęcał dla Boga. Co to znaczy poświęcać każdy fragment życia dla Boga? Znaczy, że trzeba podjąć taką decyzję, że zgadzam się z tym, co powiedziałem kiedyś, że Jezus jest moim Panem. To słowo, że Jezus jest moim Panem oznacza tylko jedno, że nie mamy innego kierownika, nie mamy innego dyrektora, nie mamy innego pracodawcy, tylko tym kierownikiem, dyrektorem, pracodawcą jest Jezus Chrystus. Jest kimś, kto jest absolutnie wszystkim, jest sensowny dla nas. To jest to. I mamy przywilej usługiwać nie tylko w naszym kościele, ale też w całej Polsce, za granicą, w wielu miejscach, gdzie tylko ludzie chcą żywego Boga. I moim pragnieniem jest to, żeby ludzie w naszym kraju doświadczali realnej Bożej obecności, żeby rodzili się na nowo, żeby powstawali do nowego życia, ponieważ Polska jest krajem mniej zewangelizowanym niż Arabia Saudyjska i taka jest prawda w tym kraju. Ten kraj nie jest krajem chrześcijańskim, ten kraj jest ateistyczno-religijnym krajem. Chrześcijaństwo jest w naszym kraju bardzo małe, bardzo mało ludzi jest zwróconych z Bożego Ducha. A więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to zmienili. Natomiast, żeby to zmienić, tak naprawdę trzeba, żeby Kościół w naszym kraju się obudził. Bo przebudzenie to nie jest to, że budzi się świat. Świat musi się odrodzić, a nie obudzić. Obudzić musi się Kościół. I też oprócz tego, że ewangelizujemy, że prezentujemy Chrystusa, bo ponieważ nasze spotkania ewangelizacyjne nie polegają na tym, że pójdziemy, powiemy gdzieś swoje świadectwo i powiemy ludziom kilka wersetów biblijnych. Bo ja uważam, że ewangelizacja to jest zaprezentowanie Jezusa Chrystusa. Nie tylko w słowie, ale też w czynie. Ja myślę, że w ogóle przede wszystkim w czynie. Takie jest moje zdanie. Ponieważ kiedy czytam moją Biblię, to widzę Jezusa Chrystusa, który prezentował Boże Królestwo, a nie opowiadał o Bożym Królestwie. Co to znaczy, że On mnie prezentował? To znaczy, że Jezus masowo uzdrawiał, masowo wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych i w ten sposób pokazywał ludziom, że tak się sprawy mają i koniec. A więc robimy to samo. Tym się zajmujemy. Głosimy Ewangelię, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, marzymy o tym, żeby powstały w Polsce nareszcie i myślę, że to się kiedyś zdarzy, konferencje, gdzie będzie plakat, że jest konferencja ze wskrzeszaniem zmartwych, rozumiecie, a nie jakieś bzdety o tym, jak dwoje ludzi 20 lat z Panem każde muszą dojść do porozumienia, bo są małżeństwem, a nie potrafią. Rozumiecie? Myślę, że to dosyć jest tak, że to wstyd w ogóle jest, żeby tak funkcjonować, a więc przebudzenie jakby z jednej części jest tym, że głosimy Ewangelię, prezentujemy tą Ewangelię, ale też docieramy do kościołów. Budujemy kościoły, dzielimy się tym, co mamy w swoim sercu, organizujemy szkoły przebudzenia i konferencje przebudzeniowe po całej Polsce. Często wozimy ze sobą nasz zespół uwielbieniowy, który po prostu, nie to, że on jest najlepszy, bo to jest nieprawda, że on jest najlepszy, natomiast jest to zespół, który złapał kierunek. Złapał kierunek, czym jest uwielbienie, kiedy robimy konferencję z naszym zespołem. Boża obecność występuje w potężny sposób. Są to ludzie, którzy jakby piszą, nigdy na przykład nie tłumaczą żadnych piosenek, nigdy nie biorą jakiejś muzyki skądś, tylko na modlitwach
kiedy przychodzą do Boga, to tam powstaje muzyka, przychodzą nuty z nieba, przychodzą słowa z nieba. To są wszystko niepowtarzalne rzeczy, bo ja uważam, że w ten sposób należy budować każdą dziedzinę życia, również uwielbienia, a więc staramy się dotrzeć w maksymalną ilość miejsc, żeby poruszyć Bożych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że w mojej Biblii jest napisane, że jeden pogoni tysiąc, a dwóch 10 tysięcy. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Bogu, jeżeli jesteśmy w stanie wyszkolić grupę Tymoteuszy, czyli ludzi, którzy będą prawdziwymi zdobywcami, którzy będą szli jak przecinaki, którzy będą mieli położone wszystko w swoim życiu, to my zdobędziemy ten kraj. Natomiast jeżeli będziemy dalej produkować ludzi, którzy tylko się przyglądają, z której strony dostaną w łeb od tego życia, tak? I Jezusa uważają za małego Jezusika gdzieś tam w ich życiu, to odniesiemy porażkę. A więc też, mówię, działamy na tych dwóch frontach. I dzisiaj mamy przyjemność być u Was. Jesteśmy tutaj z żoną bardzo, bardzo zaszczyceni tym, że możemy Wam tutaj usługiwać, a też brać od Was, ponieważ jesteśmy bardzo pobłogosławieni wszystkimi rozmowami, które tutaj prowadzimy, relacjami, które mamy. I ja wierzę w to, że, bo tutaj z Kotliny Kłodzkiej znamy dwa kościoły, Wasz i Darka, tam z Kudowy. I ja wierzę, że tutaj potem jest z boku, gdzie zaczynamy pracować, już od dłuższego czasu pracujemy z ludźmi z Wałbrzycha, z większością kościołów, które tam są, a również tam mamy naszą grupę, naszego kościoła, ale tutaj wierzymy, że Kotlina Kłodzka jest absolutnie do zdobycia. Jest do zdobycia nie pod tytułem, że będzie tutaj 2% wierzących, 3% wierzących, wiecie, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To, wiecie, kiedyś taki pastor z Pakistanu był na usłudze w którymś z krajów takich jak Polska właśnie takich, gdzie trzeba je ewangelizować. I on mówi, wiecie, bracia, módlcie się o nas. Mówi, nas jest tak mało tam w Pakistanie. Jest nas, mówi, trochę ponad 10%. Wiecie, i ten człowiek powiedział, no wiesz, u nas jest 1,5% w naszym kraju wierzących. No to ten pastor z Pakistanu powiedział, no to będziemy się o was modlić, będziemy walczyć o was w modlitwach. Wiecie, bo ja nie marzę o 2, 3, 4%. Chciałbym, żeby ludzie masowo do tego dochodzili, do poznania Jezusa. Dlatego my dokładamy wszelkich starań. Jakby, żeby prezentowane było Królestwo należycie. Kochani, i chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś ważnym. Jak myślę, chciałbym zostawić pewne poselstwo Wam i też, jeśli starczy nam czasu, jakby zrobić pewien wstęp do tego, co też będzie działo się jutro, o czym będziemy jutro mówili. Chciałbym, żebyśmy znaleźli Ewangelię Jana, 6 rozdział. Ewangelia Jana, 6 rozdział. I przeczytali od 15 do 21 wersetu taki tekst, który mówi tak, od 15 do 21. 6 rozdział Ewangelia Jana. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać Królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność zaś zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Potem zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do ludzi, i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich. Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali Go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zostali sobie na tych kilku wersetach i je rozważyli. Natomiast chciałbym, zanim zaczniemy się przyglądać bliżej tym wersetom, powiedzieć Wam bardzo króciutko, to, co stało się w moim życiu. Ja narodziłem się na nowo z Bożego Ducha w 2001 roku w więzieniu, kiedy już po raz trzeci siedziałem w więzieniu, kiedy już byłem kilkokrotnie karanym recydywistą. Pierwszy raz poszedłem do więzienia za morderstwo. Robiłem też wiele innych przestępstw. Od kiedy pamiętam, kradłem, robiłem różne rzeczy. Dostałem się do więzienia w 1990 roku, gdzie groziło mi 25 lat, wskutek różnych rzeczy wyszedłem dość szybko z tego więzienia, dostałem tylko 8 lat, a potem siedziałem znowu w więzieniu za napad z bronią w ręku i
i groziło mi znowu wiele lat, zrujnowałem sobie zdrowie, żeby wyjść z więzienia, zrobiłem sobie nowotwór na twarzy, złamałem sobie szczękę, zrobiłem nowotwór, wypuszczono mnie znowu po 3 latach na wolność i zacząłem działać w zorganizowanych grupach przestępczych, handlować narkotykami. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi. Niszczyłem innych ludzi, jakby można było to tak określić skrótowo, stałem się też narkomanem, trzykrotnie umierałem od narkotyków. Generalnie diabeł mnie przegonił przez życie bardzo, bardzo mocno. Byłem człowiekiem, który złamał wszystkie możliwe ludzkie takie przepisy moralne. Gdzie w każdej dziedzinie życia, w dziedzinie relacji międzyludzkich, w dziedzinie gdzieś takiej miłości, można powiedzieć, ponieważ tutaj jest moja żona, z którą jesteśmy po ślubie już mnóstwo lat, ale w ogóle znamy się i żyliśmy ze sobą już 22 lata jesteśmy, co? Tak gdzieś jakoś razem. Więc ona poznała mnie, jak miała niecałe 16 lat, jeździła do więzień do mnie, przeżyła też ze mną jakby gehennę, piłem ją, katowałem, kiedy była też w ciąży, potrafiłem ją bardzo źle traktować, broń jej do głowy przystawiałem, chciałem ją zastrzelić. Więc jakby byłem człowiekiem, który jakby na każdym odcinku życia niszczył siebie i niszczył innych. Kiedy poszedłem już jako zawodowy przestępca po raz trzeci do więzienia, kiedy miałem już naprawdę dużo pieniędzy i nie chciałem swojego życia zmieniać, to też jest ważne, bo wielu ludzi, jak mają mieli jakieś takie ciężkie przeżycia życiowe, to uciekali do Boga i mówili, ratuj mnie, wiecie, jak trwoga to do Boga, tak? Natomiast ja nie uciekałem do Boga, ja nie chciałem Boga, nie interesowało mnie to w ogóle. Chciałem dalej robić to, co robiłem. Chciałem dalej zarabiać duże pieniądze. Wiecie, ja miałem tyle pieniędzy, że dzisiaj muszę często miesiąc pracować na to, co kiedyś miałem w ciągu jednego dnia, więc to są takie mniej więcej przełożenia. I właśnie wtedy, kiedy nic nie chciałem w swoim życiu zmieniać, kiedy tylko planowałem dalsze niszczenie siebie i innych ludzi, trafiła w moje ręce Biblia. Zacząłem chodzić na spotkania chrześcijańskie z nudów. Absolutnie z nudów. To nie było dlatego, że ja chciałem coś zmienić w swoim życiu. Ja olewałem jakiekolwiek zmiany. Śmiałem się z tych ludzi, którzy tam przychodzili, szyciłem z nich, ale przeczytałem w Biblii coś takiego, co mnie zajęło. Wręcz uderzyło. Przeczytałem, że jest Bóg. Że jest Bóg. I to, że On jest, to był pierwszy cios we mnie. A drugi to było to, że On mnie kocha w ogóle. Ja się dowiedziałem, że w ogóle Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha. Ja wiedziałem, kim jestem. Rozumiesz? Wiedziałem, kim jestem. Dowiedziałem się, że On mnie kocha. A co ciekawe, niczego ode mnie nie wymaga. Wiesz, ja usiadłem z tym zrozumieniem, napisałem list do mojej jeszcze wtedy narzeczonej, nie żony, przyjechała na widzenie, w tym liście było napisane, że Bóg jest i że ja muszę życie zmienić. Więc dla niej to był absurd. Powiedziała, debilu, jaki Bóg, co teraz mówi zrobisz? Kościół założysz w obuzie, będziesz wyłudzał pieniądze. Więc dla niej to był absurd, ona wyszła z tego widzenia, mnie wywieziono do sztumu. 5 miesięcy przed moim wyrokiem wwieziono mnie do ciężkiego więzienia dla recydywistów, gdzie w ogóle znalazłem się w dziwny sposób, bo ja nie powinienem tam być. Ale na pierwszym spacerze, gdzie wyszło nas ponad 100 złodziei na spacer, podszedł do mnie człowiek i po krótkiej jakiejś rozmowie zapoznawczej po prostu mnie zapytał, czy ja wiem, że mnie Jezus kocha. A mi się wydawało, że to Matrix. Rozumiesz? Więc dał mi książek, dużo różnych płyt. Ja siedziałem sam w celi i postanowiłem sobie zrobić taki reset mózgu. Muszę się zebrać do kupy, prawdopodobnie mam religijne jazdy po kokainie. Prawdopodobnie od 2 miesięcy mnie puszcza koks i coś mi się dzieje z głową. Po prostu myślę o Bogu, rozumiesz? Ja miałem różne jazdy po kokainie. Wydawało mi się, że chcą mnie zabić, różne rzeczy i tak dalej. Ale wtedy mówię, zrobię sobie taki reset mózgu, usiądę i będę czytał tę Biblię, aż uznam, że albo to jest prawda, albo to jest śmieć. I czytałem. Dzień w dzień. I któregoś dnia po prostu siedziałem na łóżku, czytałem proroka Izajasza. Zaczęły mi łzy z oczu lecieć. Pierwsza reakcja jakaś moja to była taka, że mi siadła psychika w ogóle i tak nie wiem, co będzie dalej. Ale odczułem wewnątrz jakąś potrzebę, żeby się w ogóle pomodlić.
A ja nie potrafiłem się modlić, nie wiedziałem, co znaczy pomodlić się w ogóle. Jeszcze nigdy nie byłem w żadnym zborze, nigdy nie znałem żadnych pastorów, żadnych ludzi, którzy mogli mi cokolwiek powiedzieć. I uklęknąłem na tej podłodze i powiedziałem do Boga moje pierwsze słowa w życiu. Powiedziałem, Ty jesteś taki święty, taki czysty, a ja nawet nie potrafię się do Ciebie pomodlić. I zacząłem płakać po prostu. Skuliłem się i płakałem na tej podłodze. I on do mnie przyszedł wtedy, wiesz. Wiesz, do mnie przyszedł Jezus. Ja mnie nikt nie przekonał o tym, że powinienem wierzyć. Mi nikt nie mówił, że jest niedobrze oddawać cześć Marii i innym tam rzeczom. On do mnie przyszedł. I wiesz, moja pierwsza reakcja na to, jak on tam przyszedł, to było to, że się bałem stać z podłogi. Nie widziałem go, nie słyszałem go, ale wiedziałem, że jest osoba w celi. Oprócz mnie, że tam jest ktoś. I usłyszałem po raz pierwszy głos Boga. Gdzieś wewnątrz siebie usłyszałem taki głos, że umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sądzie. I wiecie, mi wszystkie grzechy przeszły przed oczami. Ja widziałem każdy melanż, wszystko widziałem. Po prostu powiedziałem, przepraszam Cię za to. Przepraszam Cię za całe swoje życie. Za wszystkie rzeczy. Ja w ogóle go przeprosiłem za życie swoje. Całe życie. I wiesz, ja wstałem z kolan, ja byłem innym człowiekiem. Dlatego ja wierzę w Nowe Narodzenie. Wiem, czym jest Nowe Narodzenie. Dlatego też uważam, że wiele osób, które są w kościołach w Polsce, nie jest narodzonych na nowo z Bożego Ducha. Uważam, że nigdy nie poznało Jezusa. Jak się przyglądam na ich życie, to ich życie absolutnie zaprzecza temu, że poznali tego Jezusa, którego poznałem ja. I albo ja jestem w błędzie, albo ci ludzie są w błędzie. Ja zobaczyłem, że ta sytuacja jest bardzo zła. I postanowiłem też zmienić swoją źródłą sytuację. Marzę o tym, żeby ludzie poznawali Jezusa. Bo poznanie Jezusa doprowadza do sukcesu. Ludzie mówią, zarzucają mi, że głoszę Ewangelię sukcesu. Ja tylko głoszę Ewangelię sukcesu i tylko taką będę głosił. Tylko będę głosił prosperity. Tylko. Bo tylko taka jest Biblia. Innej nie ma. Pójście do nieba to jest sukces. Pójście do nieba to jest sukces. Wyjście z rąk diabła to jest sukces. To jest sukces. To jest prosperity. To jest to właśnie. Na pewno nie będę głosił Ewangelii śmierci. Będę głosił Ewangelię życia, dlatego że Jezus jest Panem życia, a nie Panem śmierci. On śmierć kopnął w tyłek, aż się rozsypała. Taka jest prawda o tym, co Jezus zrobił ze śmiercią. Ja diabeł dostał taki strzał, że jest napisane, że ma śmiertelną ranę za darmo. Od kogo dostał? Od Jezusa. Jezus jest Panem życia i śmierci, przyszedł do mojego życia i zmienił moje życie. Nie stałem się dobrym człowiekiem, stałem się innym człowiekiem. Nowe narodzenie to jest to, że ktoś się staje innym człowiekiem. Innym człowiekiem. I dzisiaj mam przywilej prezentować tego Jezusa tutaj na ziemi. I chciałbym, żeby wszyscy mogli tak robić. To jest moje marzenie. Sam jestem pastorem, natomiast uważam, cały czas tylko przyglądam się, aby do tego doprowadzać innych ludzi, aby byli lepsi ode mnie, mądrzejsi i tak dalej. Na przykład u nas, w naszym zborze, ciągle się przyglądamy tylko z żoną, kiedy wyrośnie lider na tyle, który będzie mógł od nas to wziąć. Ja mam niesamowitą chęć oddawania różnych rzeczy. Zbudowania czegoś, a potem oddania tego. Ja marzę o takich rzeczach. W ogóle nie chcę nic, rozumiesz, grupować. Dlaczego? Dlatego, że jestem wolny jak sanki w maju i w ogóle nie chcę się niczym obciążać. Nie chcę się obciążać tym, aby panować nad ludźmi, bo mnie to jest w ogóle niepotrzebne. W ogóle. W ogóle mnie to nie interesuje. Śmieję się z różnych pastorów, którzy bardziej potrzebują swoich owiec niż one ich. To dla mnie śmieszne. Więc w internecie zacząłem taki, słuchajcie, taki rysunek, że jakiś tam dwóch ludzi rozmawia, mówi, że tam komuś uciekły owce, mówi, jakie one teraz będą biedne bez tego pasterza. I tam drugi człowiek, a wiesz, jaki on będzie biedny bez nich, co on bez nich teraz robi, wiesz. Ale kochani, także to jest tak króciutko o moim życiu. Moją największą pasją jest poznawanie Boga. Kiedyś moja kochana żona powiedziała, że chyba gdybyś miał wybrać jakieś wakacje najlepsze, to byś wziął Biblię i pojechał na bezludną wyspę.
to by ci było najlepiej tam. Sam, ty i Biblia. I wiecie, coraz częściej robię takie rzeczy właśnie, że gdzieś wyjeżdżam, zamykam się, teraz się w Puszczy Kampinoskiej zamknąłem w jakimś tam hoteliku, tanie mi siedziałem tam parę dni, wiesz, i chodziłem, wiesz, po lasach i modliłem się innymi językami, Bóg mnie dotyka, byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. I czekam na powrót Jezusa, słuchajcie, jak głupi czekam na to. I mam nadzieję, że wróci jutro. Jutro mamy tutaj mieć dobry czas, ale jak wróci Jezus, będziemy mieli jeszcze lepszy czas. Będziemy mieli taki balet w niebie, że się w głowie nie mieści. Rozumiesz? I to jest moje marzenie. Wciąż się przygotowuję na to, żeby na cały czas być na ostrzu Bożej brzytwy. Na ostrzu Bożej brzytwy. Żeby kiedy przyjdzie Jezus, tak, to być gotowym od razu wyautować się z tego całego bałaganu, w którym się poruszamy. I to, co przeczytaliśmy przed chwilą tutaj w tej Biblii, jest pewną rzeczą, którą ja myślę, tak ja sobie myślę, że musi nastąpić, jakby, że jest to pewien proces następujący w życiu chrześcijanina. Wiecie, mamy tutaj taki tekst. W 15 wersecie jest napisane: Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść i porwać go i odwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A więc co widzimy? Widzimy Jezusa, który działa ze swoimi apostołami, działa ze swoimi uczniami i on ma plan. Konkretny plan działania. Planem działania Jezusa w danej chwili było wsiąść, było wykonać pewne głoszenie, wykonać pewien cykl uzdrowień i uwolnień, następnie wsiąść do łodzi z nimi i przepłynąć na drugi brzeg. To był plan Jezusa. I powiem ci tak, kiedy rodzimy się na nowo i zaczynamy chodzić z Bogiem, powstają Boże plany w nas. I to jest bardzo dobre. One powstają w nas. Zostajesz, rozpoznajesz Boga, rozpoznajesz nową drogę życiową, przychodzisz do kościoła, zaczynasz się integrować, powstaje jakieś pragnienie wykonywania Bożych rzeczy w życiu, zaczynasz nienawidzić grzech, nienawidzisz diabła, zaczynasz po prostu uświęcać się, rozumiesz? Jest okej, to jest wszystko w porządku, tak? Jest plan Boży, jesteś w jakimś zborze, jesteś w jakimś miejscu i ty mówisz: okej, idę za Panem. Tylko zobaczcie, jest taki moment, kiedy Jezus, poznawszy, że zamyślają podejść, bo jacyś tam ludzie chcieli podejść Jezusa, jacyś ludzie, którzy mieli polityczne jakieś takie jazdy i chcieli Jezusa obwołać królem. Bo tam było dużo zelotów, kręciło się wokół Jezusa, czyli takich ludzi, którzy byli takimi patriotami izraelskimi i oni chcieli porwać Jezusa, zrobić go królem Izraela, żeby on stanął na czele armii, na czele narodu, był takim promotorem tego, co nowe, prawda? I teraz wszyscy uderzamy na szybę. Uderzamy na tym, wychodzimy spod mocnej ręki imperatora. Oni takie mieli pomysły, tak? Kurczę, Jezus w ogóle się nie chciał mieszać w te sprawy. Wiecie, to nie był Jezusa zamysł, żeby zostać królem w ogóle. On nie miał takich pomysłów. On miał pomysły, żeby został królem, a Jezus miał inne pomysły w ogóle. I teraz Jezus widzi, że jest jakaś grupa ludzi, która chce popsuć jego tutaj działania i on raptem, zobaczcie, raptem, nie mówiąc nic swoim uczniom, to jest bardzo ciekawa rzecz, nie mówiąc nic swoim uczniom, idzie na górę, nie pojawia się na umówionym spotkaniu, był umówiony ze swoimi apostołami na brzegu jeziora. Miał tam przyjść, wsiąść z nimi do łodzi i przepłynąć na drugi brzeg. Oni tam przyszli, zgromadzili się przy tej łodzi, czekają na Jezusa. Już jest po całej ewangelizacji, już jest po wszystkim, rozumiecie, wszyscy się rozeszli do domu, ale nie ma Jezusa. Gdzie jest Jezus? Jezus widzi więcej, lepiej i mocniej. A więc co on robi? On wie, że jeżeli przyjdzie do tej łodzi zgodnie, jak zaznaczam, z pierwotnym jego planem, bo to był jego plan, nie ich plan. To był jego plan. Ale Jezus wiedząc, że jeżeli przyjdzie do tej łodzi, to go zawiną ci zeloci, bo oni byli do tego stopnia zdeterminowani, że byli w stanie go porwać. Rozumiecie? Związać i próbować przekonywać, żeby został królem, bo to byli lud. Wiecie, był taki facet, polityk u nas, na solarium dużo chodził. Umarł teraz, nie wiem gdzie on jest. Jak się nie narodził na nowo, to jest w piekle, tam ma solarium dopiero. I ten człowiek miał pomysły, jak zmieniać nasz kraj. Ja się przyglądałem czasami na tego człowieka i mnie włosy na głowie rosły, wiesz. Ja mówię, no kraj zmienia.
Szosy blokuje, drony kładzie. Kręci tych rolników, człowieku, równo. Rozumiesz? I próbuje zmienić kraj. A przy okazji kręci swoje loty. A takie loty kręcił, słuchajcie, bizony sprowadzał, proszę ciebie, bizonami krył krowy, żeby więcej mięsa było. Rozumiesz, to wszystko gdzieś, jakby, jak ktoś się zainteresował dalej tym życiem, to zobaczył, że tam w ogóle, wiesz, jak mówię, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Rozumiesz? To tam takie bajery, wiesz, freedom, tak? I zatrzymamy ten proces zniszczenia, to jest jeden wielki kit. Tu zawsze chodzi o to, tak, żeby dobrze się ustawić. Taka jest smutna prawda. Diabeł to ma tak, wiecie, diabeł jest tak prymitywny w konsekwencji, jeżeli chodzi o jego działania, że jak się przyjrzysz jego działaniu, to zobaczysz, że tak on zawsze działa w takiej sferze. Władza, pieniądze, seks. I kurczę, na całym świecie. Rozumiesz? To są takie jakby te, w tych dziedzinach. I teraz, teraz ten gość tak próbował robić. Ci zeloci tacy byli, oni próbowali coś robić, jednak natomiast oni tak naprawdę nie mieli wielkiej dbałości o Izrael. Oni mieli dbałość o własne tyłki. O to im chodziło. O to im chodziło, zawinąć Jezusika, żeby Jezusik przyniósł im wolność na ich zasadach. Kurczę, tylko nie ma Jezusika, tak jak Bozi nie ma. Jest wielki Bóg, Pan Panów i Król Królów. I On ma swoje plany. I Jego plany nijak się mają do planów różnych ludzi. Nijak. Ludzie myślą, że są wielcy homo sapiens. Jak stoję na ulicach i krzyczę do ludzi, ja mówię homo sapiens, mówię co ty myślisz, bo mi się pukają w głowę, przechodzą, bo ja sobie tam zawsze taki jakiś punkt wyższy biorę, kosz na śmieci, jakiś kontener gdzieś tam włażę, żeby im głosić z góry, bo ich lepiej widać. Więc mówią, pukają się w głowę, ja mówię, czego się pukasz? Czego się pukasz? 6% mózgu używasz i się pukasz? Ja ci mówię o duchowych rzeczach, ty mówisz co? Że głupi, ty jesteś, mówię, nienormalny, bo uważasz się za homo sapiens. Jak to jest arogancja, powiedzisz sobie homo sapiens, jak się 6% organu używa myślowego, tak? Jakby człowiek miał 94% niesprawnego ciała, poszedł na komisję lekarską, to renta do końca życia. Rozumiesz, idzie rencista duchowy, on się puka. Wiesz, oni chcieli ukręcić własne loty. Oni widzieli małego Jezusika, którego można skręcić, ale Jezus był człowiekiem, ale również był Bogiem. Natomiast On nie poruszał się tutaj na ziemi jako Bóg, tylko poruszał się jako człowiek wypełniony Duchem Świętym, jak ty i ja. Wiecie o tym, przyjaciele. Jezus nie miał nic ponad to, co masz ty i ja. Nic. 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 Tylko był ochrzczony w Duchu Świętym. Tylko. Bo jest napisane, wyrzekł się bóstwa. A więc jak ktoś mówi, no wiesz, Jezus mógł to robić, a my ty też możesz. I więcej możesz niż Jezus, masz internet. A więc nie gadaj mi głupot. Masz internet, lepiej zarabiasz niż Jezus, rozumiesz? Możesz się poruszać więcej miejsc. Bo tam najdalej to było, że można było tyle jechać, ile osioł wytrzyma, rozumiesz? A dzisiaj wsiadasz w samochód, jesteś 400 km dalej. Możesz więcej, Jezus powiedział, więcej będziecie robić niż ja. Jezus już wiedział o Facebooku, o wszystkim. On wiedział, będziecie mieli więcej, tak? On był ochrzczony w Duchu Świętym i manifestował się przez Niego na przykład dar wiedzy. On wiedział, że oni chcą go wkręcić. On wiedział, ale nie miał komórki, żeby zadzwonić do swoich uczniów. Rozumiesz? Dwa, nie miał obowiązku. Powiem ci, dlaczego nie miał obowiązku. Ponieważ Jezus wychowywał swoich uczniów w wierności. Oni powinni bez przerwy być skierowani na Niego, a nie czekać, kiedy On przyjdzie. Powiem Wam o jednym z dramatów obecnego Kościoła. Ludzie czekają, aż przyjdzie Pan. Smith Wigglesworth, jak był pytany, jako, a co robisz, mówi, bracie, jak Cię Bóg nie pobudza? A Smith mówi, pobudzam sam Boga. Jak mnie Bóg nie pobudza, to ja pobudzam Boga. Taki układ mamy. Tak jak w małżeństwie jest, wiesz. Jak Cię żona nie pobudza, zacznij żonę pobudzać. Przestań czekać, aż ona Cię zacznie pobudzać. Zacznij brać autorytet. Oni powinni się skupić na Jezusie. Wiecie, co oni powinni zrobić tam przy łodzi? Zobaczyć, nie ma Pana. Co musimy zrobić? Dowiedzmy się! Dowiedzmy się! Ale nie! Ale nie! Stoją i czekają. A Jezus musiał zmienić plany. I poszedł sobie na górę. Zobaczcie, co oni robią. 16 werset.
A gdy od 16 do 18. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli do łodzi, popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum, ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się od